Historia marki Mercedes-Benz sięga lat 80., kiedy to niezależnie od siebie Karl Benz i Gotthelf Daimler położyli przysłowiowy kamień węgielny pod rozwój zmotoryzowanego transportu indywidualnego. W grudniu 1883 roku Benz założył w Mannheim firmę Benz & Co. Natomiast w listopadzie 1890 roku powstała w Cannstatt firma Daimler Motor Gesellschaft, czyli DMG. By uczynić swoje produkty znanymi i rozpoznawalnymi, obie firmy szukały charakterystycznego znaku towarowego. Najpierw znakami firmowymi były nazwiska samych wynalazców, Benz i Daimler, które gwarantowały pochodzenie oraz jakość silników i pojazdów. Chroniona marka Benz & Cie nie zmieniła się, a koło zębate z logo z roku 1903 zastąpił w roku 1909 wieniec laurowy, otaczający nazwisko Benz. Natomiast produkty DMG otrzymały na przełomie wieków całkiem nową markę. Mercedes to hiszpańskie imię żeńskie oznaczające łaskę. Takie imię nosiła urodzona w 1889 roku Mercedes Jelinek, córka austriackiego pioniera automobilizmu Emila Jelinka. Jelinek, człowiek nowoczesny i zainteresowany sportem, był wielkim entuzjastą postępu technicznego i samochodów. Był przekonany, że samochód zmieni świat już w roku 1897. Udał się do Cannstatt i zamówił tam swój pierwszy samochód marki Daimler. Pojazd z napędem pasowym i dwucylindrowym silnikiem o mocy 6 koni mechanicznych w odpowiedzi na wymagania klienta Daimler zbudował model Phoenix z zamontowanym z przodu silnikiem ośmiokonnym. Oba dostarczone we wrześniu 1898 roku automobile były pierwszymi na świecie pojazdami drogowymi z silnikami czterocylindrowymi. Konstrukcję samochodu zaś opracował partner Daimlera Maybach. Na początku kwietnia 1900 roku wytwórnia DMG zawarła z Jelinkiem umowę o sprzedaż samochodów i silników Daimlera. Zapadła też decyzja o skonstruowaniu nowego silnika, który miał nosić nazwę Daimler Mercedes. W ten sposób pseudonim Jelinka stał się nazwą produktu. 14 dni później Jelinek zamówił 36 pojazdów za łączną kwotę 500 tysięcy marek, co przy dzisiejszej wartości pieniądza odpowiada 3 milionom euro. Po kilku tygodniach Jelinek zamówił kolejne 36 pojazdów z silnikami o mocy 8 koni mechanicznych. Dzisiejsza kolekcja obejmuje zbiór 550 pojazdów, wśród nich jest 350 samochodów osobowych, 140 aut wyścigowych i 60 pojazdów użytkowych marki Mercedes-Benz oraz jej poprzedniczek Benz i Daimler. 19 maja 2006 roku w Stuttgarcie otwarto Muzeum Marki Mercedes. Na początku 2015 roku Mercedes-Benz zmienił oznaczenia niektórych modeli oraz silników. Wszystkie pojazdy sportowo-użytkowe swoją nazwę zaczynają od GL, a wszystkie modele coupé od CL. Mercedes-Benz Class M przemianowany został na GLE. Oznaczenia silników CDI zmienione zostały na D, a Bluetech Plug-in Hybrid będą oznaczone literą E. Przy okazji zmieniono też nazwy AMG na Mercedes AMG oraz Maybach na Mercedes Maybach. Cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek samochody i ich historia. Dzięki serdecznie za obejrzenie i zapraszam Was do kolejnego odcinka już niebawem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!